Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś moim Państwa gościem poranka jest pan Krzysztof Kelman, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać sobie o konkursie Złap rybkę na fotkę. To coroczny konkurs fotograficzny, który organizuje Płockie Zoo. W tym roku, jak sama nazwa wskazuje, w roli głównej Płockie Akwaria. Proszę powiedzieć, co to za konkurs? Jak co roku wymyślamy różne konkursy dla dorosłych i dla młodzieży, w tym roku jednym z takich konkursów fotograficznych to jest konkurs zatytułowany Złap rybkę na fotkę. Oczywiście związany z nowo otwartą ekspozycją akwarium w naszym ogrodzie zoologicznym. Chodzi nam o to, żeby osoby zwiedzające spróbowały utrwalić to, co widzą w akwariach, czyli jakiś ciekawy fragment akwarium, ciekawą rybę, ciekawego bezkręgowca, roślinę. Ogólnie łapiemy rybkę na fotkę, nie używając fleszy, co podkreślam tutaj, ponieważ będziecie Państwo zwiedzać i będziecie widzieli, że nie chcemy, aby tam używać fleszy, żeby nie denerwować naszych wychowanków. Konkurs przeznaczony i dla osób dorosłych, i dla młodzieży, i dla dzieci w dwóch kategoriach. Konkurs myślę, że bardzo ciekawy, dlatego że po pierwsze trudno się fotografuje zwierzęta wodne, bardzo trudno, zawodowi fotografowie wiedzą na pewno o tym, a poza tym bardzo nietypowe zwierzęta, których się właśnie w ogóle nie fotografuje. Daliśmy długi termin na ten konkurs, czyli do 1 września czekamy na pracę. Te prace, tak jak powiedziałem, to są zdjęcia w dwóch kategoriach. Ufundowaliśmy oczywiście bardzo ciekawe nagrody. Nagrodą główną dla osoby dorosłej to jest dobrej klasy rower, natomiast nagrodą główną dla osoby młodej, dla osoby niepełnoletniej to jest zestaw akwarystyczny, czyli akwarium z odpowiednią szafką i z innymi przyborami potrzebnymi do założenia akwarium. Oczywiście oprócz tego będą jeszcze drugie nagrody, będą nagrody pocieszenia, także serdecznie zapraszam do udziału w tym konkursie. Już teraz można zgłoszenia przesyłać? Tak, już można w tej chwili przesyłać zgłoszenia, albo przesyłać, albo przynosić osobiście do ogrodu zoologicznego. Czekamy i mamy nadzieję, że jak najwięcej będzie osób uczestniczących. No właśnie, konkurs będzie, ta główna część konkursu, czyli tworzenie prac, będzie miało miejsce w akwariach, więc muszę zapytać, czy cieszą się one popularnością w Płocku? Jesteśmy zachwyceni, jaką popularnością cieszą się te akwaria. Myśmy dzięki akwarium w okresie zimowym zwiększyli frekwencję kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt razy. I to wszystko dzięki akwarium. Oczywiście przychodząc do ogrodu zoologicznego przy pięknej pogodzie możemy również przejść po trasie zimowego zwiedzania, gdzie pokazujemy przynajmniej kilkanaście gatunków zwierząt, które bardzo chętnie prezentują się na śniegu i na mrozie. Ale akwarium oczywiście w tym okresie jest głównym magnesem. Jesteśmy zaskoczeni tą frekwencją, zadowoleni z tej frekwencji. No, zdarza się, że trzeba nawet chwilę poczekać, żeby wejść do ekspozycji, żeby spokojnie ją obejrzeć. Cieszymy się, że te akwaria się już w tej chwili podobają, ale akwaria nie są jakby skończoną całością. Ja zawsze podkreślam, że to taka ekspozycja, która się rozwija. Praktycznie z tygodnia na tydzień tam zachodzą zmiany. I zmiany w zachowaniu się tych zwierząt i rośliny, które coraz lepiej rosną i zachowanie równowagi, ale także jeszcze w tej chwili zdarzają się dodatkowe transporty zwierząt, czy ryb, czy bezkręgowców, które co kilka tygodni jeszcze wzbogacają naszą kolekcję. Mówi pan, panie dyrektorze, że ta ekspozycja się zmienia. Są jakieś zaplanowane większe zmiany w najbliższym czasie? Czy to jest doszlifowywanie tego, co już istnieje? To jest właściwie doszlifowywanie tych biotopów, które już istnieją, ale to doszlifowanie polega często na tym, że dokładamy 20-30% obsady danych zbiorników. Także to jest, uważam, dosyć dużo, jak na takie sprawy rozwoju. Zauważalne zmiany. W tym miesiącu również planujemy pod koniec kolejny transport bardzo ciekawych gatunków z różnych części świata. I myślę, że ta ekspozycja, ona się będzie cały czas rozwijać, ponieważ tak jak powiedziałem na otwarciu ekspozycji znamy w tej chwili 33 400 gatunków ryb.
Moim marzeniem jest prezentowanie choćby 1%, czyli 334 gatunków. W tej chwili prezentujemy nieco ponad 220 gatunków, więc myślę, że jeszcze 50% z tego możemy dołożyć. A jakby pan miał tak pokrótce opisać akwaria dla osób, które jeszcze nie miały okazji ich zobaczyć? Chcieliśmy pokazać w tej ekspozycji przekrój świata wodnego właściwie wszystkich kontynentów i wszystkich mórz. Dlatego pokazujemy w części chłodzonej, w części zimnej ryby wód Polski, ryby wód Bałtyku, a w części egzotycznej staramy się przejść przez wszystkie kontynenty. Pokazujemy w kilku wydaniach Amerykę Południową, Środkową, nawet Północną, co jest bardzo rzadko pokazywane w takich ekspozycjach. Pokazujemy w kilku wydaniach Azję, pokazujemy Australię i również w kilku wydaniach pokazujemy Afrykę. Dodatkowo staramy się zaprezentować w miarę pełną gamę zwierząt morskich. Dużą rafę koralową, która ma ponad 13 tysięcy litrów i 12 metrów długości. Pokazujemy rekiny w zbiorniku 40 tysięcy litrów, ale pokazujemy też w mniejszych zbiornikach zwierzęta morskie, koniki morskie, brzytewniki, dużo krewetek, ukwiałów. Także staramy się pokazać cały przekrój organizmów morskich na świecie. Dla pana prywatnie, jaka jest największa atrakcja płockich akwariów? No i tu mnie pan złapał. To jest problem, dlatego że ja kocham świat zwierzęcy, kocham wszystkie zwierzęta, ale taką moją pasją od wielu lat, którą dzięki ogrodowi mogę spełniać, to jest hodowla gatunków żyworodnych, jajożyworodnych, pseudożyworodnych, gatunków ryb, których na świecie jest stosunkowo niewiele procentowo w stosunku do wszystkich ryb. I Ogród Płocki bierze udział w kilku programach ochroniarskich dla takich gatunków, które w naturze są zagrożone albo w naturze wyginęły i my współpracujemy z odpowiednimi instytucjami, żeby promować te gatunki, a także prowadzić hodowlę zachowawczą. Powiem, że ogród w ostatnich latach hodował 81 gatunków ryb żyworodnych. Wszystkie pochodziły z natury. To są te gatunki, które w naturze są zagrożone albo występują w coraz mniejszych ilościach. Myślę, że to jest rekord Europy, jeżeli nie rekord świata. I na tym pozytywnym akcencie zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gość poranka.